Na święta otrzymałem życzenia świąteczne, które, tak jak te święta są właśnie w tym roku, są podszyte smutkiem. Chociaż oczywiście zawsze święta Wielkanocy są podszyte smutkiem, bo zawsze w święta Wielkiej Nocy mamy także Wielki Piątek. Tym razem jednak ten Wielki Piątek w tych życzeniach mocno się odcisnął. Ksiądz Alfred Wierzbicki, Otchłań Anno Domini 2022. Powiedziano, Chrystus wstąpił do piekieł w Buczy, Borodiance, Mariupolu. Gdzie jesteś? Gdzie ta otchłań? O ile głębiej niż dno, na które poszedł przeklęty okręt wojenny? Jak daleko od zbrodniczego grymasu na Kremlu? Czy bardziej pełna niż milczenie papieża? Dlaczego odwracamy od niej głowy? Miserere Allegriego i lamentacje Palestryny nie mają wzniosłości, która zawsze była w tej muzyce. Deszcz, który zaczął padać, bo zawsze pada w Wielki Piątek, nie zapowiada szybkiego oczyszczenia. Boże w ciemności, Boże w ludzkiej śmierci, rozwiąż spętane ręce, wyjmij kulę z tyłu czaszki, otwórz oczy, które za dużo widziały. Z wiarą, że zmartwychwstały ma klucze do otchłani, życzę błogosławionej Paschy roku Pańskiego 2022. Ksiądz Alfred Wierzbicki. Jeśli nie chcesz mojego komentarza, możesz w tym momencie zakończyć, bo teraz to, co będzie po odczytaniu tego wiersza, to będzie tylko luźny komentarz. Wydaje mi się, że ten wiersz jest niezwykle aktualny, to jest oczywiste. Chyba dla każdego. On jest bardzo świeży. On jest z dziś albo z wczoraj. Odpowiada na to, co dzieje się w ostatnich tygodniach w Buczy, Borodiance, Mariupolu. Odpowiada również na to, że zatonął okręt wojenny. I mamy tutaj fragment, można powiedzieć, rytuałów wielkanocnych człowieka, który głęboko odczuwa, który słucha muzyki, który przejmuje się teologią Wielkiego Piątku i Wielkiej Nocy. I który pomimo straszliwych wydarzeń i również faktów z pogranicza polityki, mediów i instytucjonalnych również zależności. Pomimo tych faktów, na przykład milczenia niektórych, ciągle wierzy. Wierzy w lepsze jutro i wierzy przede wszystkim w Boga, który ma klucze do otchłani. Wydaje mi się, że jest ten tekst niezwykle mocno przesiąknięty humanitaryzmem, pomimo
teologicznego zabarwienia. Jest on przeniknięty humanizmem. I ten humanizm do mnie osobiście bardzo przemawia. To tyle. Wesołych świąt chciałbym życzyć, bardzo wesołych, ale wesołe nie oznaczają przecież łatwe. Wesołe nie oznaczają przecież easy going, tak jakby nigdy nic. Business as usual. Nic nie może być as usual. Nawet Palestrina, nawet Bach, nawet pasja wykonywana rytualnie każdego piątku, ale mam nadzieję, że jednak będzie można zaśpiewać jutro Alleluja. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.